Cześć! Firma POCO jakiś czas temu wprowadziła małe zamieszanie modelem X3. W tej chwili robią dokładnie to samo modelem M3. Zapraszam Was na recenzję budżetowca, który podgryza średniaki. Do dzieła! Jeśli chodzi o wygląd samego smartfona, można powiedzieć, że bryła jest nam dobrze znana, natomiast wygląd nie jest codzienny. Przede wszystkim skupię się na tyle. Poko odeszło od szklanych tyłów, czy też plastików, które są na wysoki połysk, i wprowadziło plastikowy tył, który imituje nam skórę. Dzięki temu ten telefon w ogóle się nie palcuje, a do tego mamy wrażenie, że mamy tutaj skórzany tył, co też daje nam odczucia obcowania z dużo droższym urządzeniem. Nie podoba mi się natomiast wyspa na aparaty, dlatego że ona jest zrobiona niestety w piano black i o ile same aparaty są w porządku i nie wystają zbyt dużo na dobudowę, nie wiem dlaczego jest znowu dodana taka wielka płytka, która jest błyszcząca, która się palcuje, no i oczywiście nie mogło zabraknąć dużego napisu Poko. Natomiast jeśli chodzi o sam telefon, jest on wykonany bardzo solidnie i tutaj nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, więc możemy powiedzieć, że mamy bardzo dobrze wykonany smartfon, który jest budżetowcem. Jeśli chodzi o sam rozmiar tego smartfona, mamy tutaj 6,53 cala, ekran Full HD+, czyli można powiedzieć, że taki standard. Oczywiście mam świadomość, że obcujemy z telefonem za 649 zł i tutaj nie mogę zbyt dużo oczekiwać. I rzeczywiście ekran jest podstawowy. Mam tutaj pewne zastrzeżenia co do kątów widzenia tego smartfona, dlatego, że kolory czasami potrafią nam się zbyt szybko załamać i po przesiadce na przykład z OLED-a, no tutaj ten IPS mnie troszeczkę kuje w oczy. Natomiast kiedy popatrzę na konkurencję w tej cenie, to jest to jeden z lepszych ekranów, które możemy znaleźć w smartfonie za 650 zł, więc tutaj się absolutnie nie chcę czepiać. Natomiast musicie mieć świadomość, że jeśli macie na przykład słabszy wzrok, czy też yy, patrzycie na telefon pod kątem, bo na przykład macie małe dłonie i go gdzieś tam zginacie, no to musicie się liczyć z tym, że te kolory się załamują i tutaj głównie przy na przykład przeglądaniu stron internetowych, gdzie jest biała strona, białe tło, no to jest to szczególnie widoczne. Jeśli chodzi o użytkowanie Snapdragon 662, 4 GB ramu oraz 64 lub 128 GB pamięci na Wasze dane, to jest można powiedzieć, że taki zestaw, który zapewni nam komfortowe użytkowanie. Do tego oczywiście nakładka MIUI w wersji 12, więc mamy najnowszą nakładkę, która oczywiście jest bardzo rozbudowana i oferuje nam naprawdę bardzo dużo. Możemy ją dowolnie spersonalizować i Ilość dodatkowych funkcji naprawdę pozytywnie zaskakuje. Telefon świetnie sobie radzi z zadaniami dnia codziennego. Mogę tu śmiało powiedzieć, że mógłby być to mój daily driver, dlatego że wszystkie operacje podstawowe: takie jak social media, mail, przeglądanie stron internetowych czy nawet podstawowe gry, tutaj działają bez problemu. Nie mam tutaj absolutnie zastrzeżeń. Oczywiście, kiedy porównam go z dużo droższym smartfonem, no to pokofon wykonuje pewne rzeczy troszeczkę wolniej, natomiast w tej cenie jest to absolutnie dopuszczalne. I tak patrząc na to, z jakimi zawodnikami rywalizuje Poco, to i tak wyprzedza wszystkich w swojej klasie, a dodatkowo podgryza te znacznie droższe smartfony. Jeśli chodzi o czytnik linii popularnych, jest on umiejscowiony w przycisku blokady, to rozwiązanie moim zdaniem jest niewygodne, natomiast sam czytnik działa poprawnie i szybko i tutaj absolutnie nie mam się do czego doczepić. Jeśli natomiast chodzi o aparat, mamy tutaj 48 megapikselową matrycę główną wraz z dwoma aparatami pomocniczymi. I tutaj Pocofon zagrywa troszeczkę marketingowo, dlatego że reklamuje ten telefon jako telefon Strzema aparatami, tak naprawdę do dyspozycji mamy jeden, ten 48-megapikselowy, który radzi sobie bardzo dobrze, zarówno za dnia, jak i w nocy, oczywiście jak na ten segment cenowy. Pewne detale w zdjęciach oczywiście nie są aż tak bardzo dokładne, natomiast pamiętajmy, że ten telefon kosztuje 649 zł. Natomiast pozostałe dwa aparaty, jeden do makro, 2-megapikselowy, a drugi do efektu rozmytego dła, również 2 mp i te aparaty tak naprawdę nie są przez nas używane w dniu codziennym, więc można powiedzieć, że pokofon tak naprawdę ma jeden aparat z tyłu i jeden aparat z przodu. Warto też nadmienić, że ten telefon nagrywa wideo w maksymal rozdzielczości Full HD. Bateria. Kolejna przewaga nad konkurencją i pozytywne zaskoczenie. 6000 mAh i 18-watowa szybka odwarka w zestawie. O ile 18W nie ładuje jakoś piekielnie szybko tego telefonu, to 6000 mAh tutaj absolutnie robi robotę. Dwa dni normalnego użytkowania ten smartfon wytrzyma bez problemu. 8 godzin na ekranie to absolutnie norma w tym smartfonie. I bateria naprawdę jest tu jednym z większych atutów. I myślę, że jak na tą wagę, bo ten telefon waży poniżej 200 gramów, jest to naprawdę bardzo dobre ogniwo, które świetnie sobie daje radę. Z dodatków pozytywne zaskoczenie po raz kolejny, głośniki stereo. Co w budżetowcach raczej się nie zdarza. Dodatkowo mamy oczywiście Jacka 3,5 mm. Z braków niestety nie ma tutaj NFC i to jest chyba jedna z większych wad. Gdyby tutaj jeszcze było NFC, to można by było powiedzieć, że jest to smartfon idealny jak na ten budżet. Niestety płatności zbliżeniowych tutaj nie ma. Podsumowując, Poco pokazuje modelem M3, że jest w stanie rywalizować z dużo droższymi smartfonami. Mówię tutaj o Samsungu A31 czy też Oppo A52. Mamy tutaj wszystko co konkurencja, dodatkowo z lepszym procesorem, z lepszą baterią i z całkiem przyjemną nakładką, która bardzo sobie dobrze radzi i absolutnie się nie zawiesza. Dodatkowo cena 649 zł za model bazowy, czy 749 zł za model z większą pamięcią, moim zdaniem jest bardzo dobrą propozycją. I jeśli ktoś szuka podstawowego smartfona budżetowego, który spełni wszystkie jego oczekiwania, Myślę, że M3 będzie bardzo dobrym wyborem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. My widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X. -Ko. Cześć.